Moralna opoka narodu, prawdziwa matka Polka. Ta, która myślała o losach najbiedniejszych. Narodowa bohaterka, Maria Dedomo Wasiłowska, Konopnicka. Mimo kontrowersji, które ostatnio na nowo wzbudza biografia Marii Konopnickiej, wciąż jeszcze nasza nieżyjąca już bohaterka narodowa nie powiedziała nawet z zagrobu ostatniego słowa na temat swojego pełnego skandali życia. Bo czy tylko jej związek z Marią Dolębianką zasługuje na aż tak liczne dyskusje i do końca niepotwierdzone tezy? Otóż nie. W dzisiejszym odcinku tę matkę Polkę przedstawię Wam w świetle, w jakim od pewnego czasu niektóre autorytety literackie starają się ją naprawdę pokazać. 23 maja 1842 roku na świat przychodzi Maria Stanisława Wasiłowska, dziecko z Holastyny i Józefa. Oczywiście ma ona rodzeństwo, ale tak na dobrą sprawę całe swoje życie Maria Konopnicka starała się maksymalnie swoją biografię kształtować tak, aby służyła jej potrzebom. A jedną z jej największych potrzeb była ta, aby się ciągle odmładzać. Dlatego też o swoim młodszym bracie często wspominała jako o starszym. A wiemy, że straciła matkę mając 12 lat, więc powinna ją pamiętać. To jednak Maria Konopnicka, często pytana o matkę, twierdziła, że w ogóle jej nie pamięta. Dom rodzinny, dom swojego ojca nie wspomina tego miejsca dobrze. Głównie dlatego, że po śmierci matki ojciec całkowicie pogrążył się w smutku i często twierdziła, że jedynymi wycieczkami, na które ojciec zabierał swoje dzieci, były wycieczki na cmentarz. Być może właśnie dlatego 20-letnia Maria wychodzi za mąż, za pewnego przedstawionego jej wówczas kandydata. Musicie pamiętać, że wówczas nie zawierano małżeństw z miłości czy z przywiązania, a patrzono na to raczej jako na dobre umowy majątkowe czy umowy o charakterze społecznym. 20-letnia wówczas Maria Konopnicka poślubia bogatego zarządcę majątku, rodzinnego majątku Jarosława i z początku wydawać by się mogło, że małżeństwo będzie bardzo szczęśliwe. Wypełniają jej ciągłe zabawy, jarmarki, polowania. Wkrótce jednak młodsi bracia Jarosława zaczynają upominać się o swoją część tego rodzinnego bogactwa. Zniechęcony niepowodzeniami na tym polu mąż Marii zaczyna pić, zaczyna też bardzo źle traktować swoją małżonkę i to 10-letnie małżeństwo tak powoli chyli się ku schyłkowi. Taka mała ciekawostka, Konopnicka nigdy nie rozwiązała formalnie swojego małżeństwa, chociaż po 10 latach takiego niezbyt udanego pożycia małżeńskiego i po tym jak urodziła 8 dzieci, z których to dwoje niestety zmarło, zachęcona pozytywną recenzją Henryka Sienkiewicza na temat własnej twórczości, opuszcza męża i tak naprawdę nigdy już do niego nie wróci. Myliłby się jednak ten, kto sądził, że Maria przez ten cały czas, aż do opuszczenia męża, prowadziła pełne poświęcenia, bogobojne życie małżonki, mężczyzny mieszkającego gdzieś na wsi. Mylicie się dlatego, że już wtedy zdradzała pewne skłonności do młodszych mężczyzn. No i oczywiście bez żadnych wyrzutów sumienia zdradzała swojego męża, na przykład z Kociem, a więc z Konstantem, guwernerem swoich własnych synów. Notabene młodszym od niej o ponad 12 lat. Lista kochanków Marii Konopnickiej przeważnie pełna jest nazwisk mężczyzn dużo od niej młodszych, na przykład pewnego czeskiego pisarza, pewnego polskiego dziennikarza Jarosława Gadomskiego, czy też nieszczęśliwego Maksymiliana Gumplowicza, etnografa i historyka, który z powodu Marii zastrzelił się, popełnił samobójstwo. Wszyscy oni byli dużo młodsi od naszej wspaniałej pisarki narodowej, aczkolwiek myślę, że ta najbardziej tragiczna historia, historia Maksia, pokazuje nam, z jakim podejściem nasza pisarka, jakie miała w ogóle podejście wobec tych oddających jej hołd, adorujących ją młodszych mężczyzn. Mianowicie Maksymilian Gumplowicz był od niej młodszy 20 lat. I kiedy chciał się jej oświadczyć, chciał się z nią ożenić, a ona zareagowała w sposób typowy dla znudzonej życiem i romansami kobiety, po prostu nie odpowiadając na te jego afekty i wyznania uczuć, po prostu pojechał za nią i pod hotelem, w którym wówczas mieszkała, popełnił samobójstwo.
Ale chyba to nie dziwi, ponieważ chciałabym tutaj przytoczyć fragment z wypowiedzi Lizy Orzeszkowej. A tutaj ciekawostka. Obydwie się znały, ponieważ poznały się jeszcze, powiedzielibyśmy dzisiaj, w szkole, a więc poznały się z czasów, kiedy były uczennicami pensji prowadzonej przez siostry sakramentki w Warszawie. Otóż Liza Orzeszkowa pisała wtedy z pewnym zdumieniem. Konopnicka cieszy się popularnością ogromną nie tylko jako pisarka, lecz jako kobieta. Uchodzi podobno powszechnie za genialną poetkę i jedną z najpiękniejszych kobiet towarzystwa. Nic dziwnego, że same pochlebne słowa po spotkaniu jej wygłaszał nawet Henryk Sienkiewicz. Przełomowym, jeśli chodzi o sprawy, powiedzmy, że uczuciowe, jest rok 1889, kiedy Maria Konopnicka, mając wówczas 47 lat, poznaje młodą 28-letnią malarkę Marię Dulębiankę. Sposób bycia i obnoszenia się Dulębianki nie pozostawia pewnych wątpliwości. Zawsze ubrana po męsku, z krótkimi włosami, z jednym monoklem, nie kryje raczej się z pewnymi, powiedzmy, kontrowersyjnymi poglądami. Maria Konopnicka żyje z nią w tej siostrzanej niemalże przyjaźni przez następne 20 lat. I tutaj, proszę Państwa, kolejne kontrowersje, ponieważ w zależności od tego, z jakim środowiskiem będziemy mieć do czynienia, niektórzy przypisują im związek o charakterze miłosnym, erotycznym, a inni z kolei mówią, że no nic takiego nie mogło mieć miejsca, raczej panie się głęboko przyjaźniły. Być może Maria Dulębianka była naprawdę zakochana, natomiast Maria Konopnicka, kobieta piękna, zawsze pięknie ubrana w kapeluszach ozdobionych kwiatami, mogła wyłącznie podchodzić do tego związku na zasadzie obopólnej przyjaźni. Faktem jest jednak, że przed śmiercią Konopnicka prosiła swoje dzieci, ażeby nie zaniedbały Dulębianki, żeby troszczyły się o jej byt. Faktem jest również, że Dulębianka zorganizowała huczny i bardzo głośny pogrzeb Marii Konopnickiej, który odbył się w 1910 roku. Jednak w listach Konopnicka często wspomina o tym, że chociaż razem podróżują i nazywa tę swoją przyjaciółkę poufale Pietrek, i ona i Pietrek bardzo często przeżywają różne przygody razem, to jednak wspomina, że mieszkają i sypiają oddzielnie. Z drugiej ze strony chciałabym przytoczyć cytat z Marii Konopnickiej, która całe swoje życie nie tylko się odmładzała o jakieś 6 lat, to jednak również nie pozostawiała wątpliwości co do charakteru swojej korespondencji, pisząc na przykład: ukrywanie uczuć szło jej w takim razie z dużą wprawą, jeśli było tak, jak pisała. Ja nawet do najbliższych piszę tak, aby to mógł czytać pan żandarm, jeśli mu przyjdzie ochota. Oczywiście miała na myśli cenzurę. A zatem, proszę Państwa, jaki był charakter tego związku, nie wiemy. Jest cała masa spekulacji i tak jak powiedziałam, każde środowisko widzi w tym dla siebie korzystne rozwiązanie. Ja natomiast chciałabym dzisiaj powiedzieć jeszcze parę słów o Marii Konopnickiej jako o matce. Przecież wszystkie dzieci chyba znają bajkę o Marysi i krasnoludkach. Wszystkie dzieci znają przecież naszą Szkapę, a zatem w wielu publicznych wystąpieniach Maria Konopnicka często podkreślała swoje stanowisko, swój wizerunek zatroskanej matusi, a jednak fakty, które wyszły na światło dzienne, temu wizerunkowi zdają się dosyć mocno zaprzeczać. Najbardziej tragiczne jednak koleje losu Marii Konopnickiej wiążą się z jej relacjami z córkami. Ale nie tylko z córkami, bowiem, jak powiedziałam, przeżyło 6 jej dzieci, 3 synów oraz 3 córki. Najtragiczniejsze losy związane są z Heleną, najstarszą córką Marii Konopnickiej, ale oczywiście nie bez winy samej pisarki. Nasza bowiem ulubiona, genialna, narodowa poetka poczekała, aż jej dzieci się chociaż troszeczkę usamodzielnią i, jak to napisał jeden z jej biografów, czym prędzej czmychnęła od dzieci do Warszawy. Oczywiście w początkach tego ich samodzielnego bytowania Maria Konopnicka przesyłała im pieniądze, co im oczywiście zawsze za każdym razem skwapliwie wypominała, ale że na starość dzieci z kolei ją utrzymywały, przesyłając jej pieniądze, o tym nie tak znowuż skwapliwie wspominała. Ale przyjrzyjmy się troszeczkę relacjom Marii Konopnickiej z jej córkami, z jej dziećmi. Najstarsza z nich, Helena, niestety, jak to często bywa w momencie, kiedy nastoletnie dziewczyny zostają same, mając pod opieką młodsze rodzeństwo, bardzo szybko zaszła w nieślubną ciążę. Otóż wiadomość o tym, że została babcią, nie ucieszyła naszej narodowej poetki. Bardzo często w listach wspominała o tym dziecku, po prostu pisząc: to dziecko
bez nadawania mu imienia. Oczywiście wystarano się, żeby ten skandal jak najprędzej ukryć. Zarówno Helenę, jak i jej dziecko wysłano daleko do gospodarzy na wieś. Oburzona tym skandalem Konopnicka, która niesamowicie, powiedzielibyśmy dzisiaj, dbała o swój PR, bardzo szybko starała się odciąć od swojej córki. Niestety już wtedy Helena przejawiała pewne objawy choroby psychicznej, a dodatkowo rozłąka z matką i również trwająca w ten sposób rozłąka ze swoimi braćmi i siostrami sprawiły, że Helenie się znacząco to wszystko pogorszyło. Przebywała bowiem u ojca na wsi. U ojca, przypomnijmy, u pana Jarosława Konopnickiego, który został przez Marię Konopnicką swego czasu opuszczony. Anegdota głosi, że Helena do tego stopnia starała się zwrócić uwagę własnej matki na siebie, że nawet wysłała pełen rozpaczliwych próśb o przyjazd list z informacją, że ojciec jest umierający. Oczywiście rodzeństwo, narażając się nawet na utratę pracy, Maria Konopnicka natychmiast spakowali się i z tej Warszawy jak najszybciej przyjechali do tego majątku, żeby patrzeć, co się dzieje z panem Jarosławem. Tymczasem okazało się, że jest on całkowicie w dobrym zdrowiu, spożywa śniadanie, a była to jedynie nieudana próba Heleny, ażeby matka ją ponownie odwiedziła. No cóż, nieudana na tyle, że po tym wszystkim Maria Konopnicka wręcz odcięła się drastycznie od córki. Ona cały czas chciała, żeby tą nieszczęsną Helenę wręcz zamknąć w jakimś zakładzie. Ona nawet polecała swoim dzieciom, żeby się od tej oto Heleny odciąć, jak najbardziej jest to możliwe. Helena do tego stopnia sprawiała matce też i problem, że stała się przyczyną wielu skandali. Proszę sobie wyobrazić, że o jednym z takich skandali pisał nawet poczytny dziennik, mówiąc o tym, że Helena Konopnicka próbowała popełnić samobójstwo, co Marię Konopnicką niesamowicie przygnębiło, tak jak powiedziałam. Ona bardzo dbała o swój wizerunek medialny, o swój wizerunek genialnej poetki. Helena Konopnicka bardzo często urządzała matce publiczne awantury, łącznie z groźbą zabójstwa, łącznie z tą próbą samobójstwa i stała się przyczyną licznych skandali w tak zwanym towarzystwie. Ale czy można dziwić się dziewczynie, która straciła tak naprawdę rozum na skutek postępowania własnej matki? Być może pięcioro dzieci było znacznie silniejsze psychicznie, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałam, Maria Konopnicka bardzo szybko wręcz usamodzielniła się, czy oderwała się od dzieci i wyruszyła podróż po Europie trwającą blisko 20 lat wspólnie z panną Dulębianką. Jeden z jej biografów policzył bowiem, że w ciągu tych 20 lat Konopnicka była aż w 63 miejscach. Oczywiście tylko i wyłącznie listownie, dbając o swoją rodzinę. Czy jednak była feministką? No, różne środowiska starają się różnie to ująć. Ja bym tylko chciała przytoczyć parę faktów, parę dosłownych wypowiedzi z ust Marii Konopnickiej. Mianowicie, ano takich. Oczywiście w początkach jej twórczości Maria Konopnicka była wręcz przez Kościół uważana za pisarkę szkodliwą. Dlaczego? Mianowicie w piśmie Świt, w którym była redaktorką naczelną w latach 80. XIX wieku, pojawiały się tego typu artykuły, tego typu utwory, również jej książka z przeszłości, z 1881 roku, sprawiła, że nazywano Marię Konopnicką bezbożną i bluźnierczą. I rzeczywiście przez całe życie Konopnickiej było nie po drodze z Kościołem, do tego stopnia, że w trakcie jej pogrzebu wyszły pewne komplikacje i swojego udziału odmówił biskup, mimo że była już wtedy bardzo szeroko znaną w narodzie pisarką. Ale Maria Konopnicka, mimo że utrzymywała taki związek, niezwiązek z Marią Dulębianką, nigdy nie uważała się za feministkę. Ona, jeżeli się pojawiała na spotkaniach feministek, sufrażystek, to z reguły robiła to po to, żeby sprawić przyjemność swojej wyjątkowej przyjaciółce. Oto pozwolę sobie zacytować, jak Konopnicka odnosiła się do pań, które domagały się prawa do głosu. A mianowicie napisała w 1905 roku. Być na wiecu kobiet domagających się głosowania. Że go nie mają, tego sądząc po szalonej wrzawie, nikt by się domyślić nie mógł. Prawdziwa złośliwość, prawda? Ale jej brak zrozumienia dla pewnych istotnych kwestii i wartości wyszedł dopiero przy okazji relacji z jej córką młodszą, która chciała bardzo zostać aktorką.
Biorąc pod uwagę całą biografię Marii Konopnickiej, należałoby ze zdziwieniem przyjąć fakt, w jaki sposób podeszła do losów swoich córek. Mianowicie jej wielkim pragnieniem było to, żeby każda z nich wyszła dobrze za mąż, a wszelkie mrzonki i marzenia o jakiejś karierze zawodowej, na przykład aktorskiej, uważała po prostu za idiotyzmy. Bardzo często w listach do córek podkreślała, że jej miłość matczyna wcale nie jest bezwarunkowa. Oczywiście rodziny nie ominęły pewne nieszczęścia. Mąż jej ukochanej córki Zosi niestety dostał 10 lat po ślubie obłędu. W wieku 27 lat jej najstarszy syn Tadeusz zmarł niestety na stan zapalny po wylaniu się wyrostka robaczkowego. Ale to oczywiście w szalony sposób nie sprawiło, żeby Maria Konopnicka rozpaczała jakoś straszliwie długo po tej tragedii. Prawdziwą ciekawostką jest fakt, że jedna z jej córek, Laura, pragnęła zostać aktorką. Natomiast pragnieniem matki było to, aby Laura wyszła natychmiast za bogatego Stanisława Pytlowskiego. I mimo, że nawet postawiła na swoim, to jednak marzenia Laury były wciąż aktualne do tego stopnia, że kiedy córka postanowiła się rozwieść, idąc zresztą w ślady matki, pozostawić męża, Maria Konopnicka była w prawdziwej rozpaczy. Proszę sobie wyobrazić, że amatorka, czyli córka, próbowała sił aktorskich, ale w wszystkich poważniejszych miejscach, które trafiała, okazywało się, że intrygi matki ją dosięgają i nie dostawała roli. Wreszcie zaczęła występować w różnych prowincjonalnych, niezbyt głośnych teatrach. Cudowna mamusia, prawda? Mamusia, która nie tylko opuszcza dzieci, jak również nie pozwala im realizować własnych marzeń. Ta wspaniała mamusia w liście do swojej córki pisała: aktorkę uważam zawsze za kobietę wyrzekającą się szacunku ludzkiego, za poklask. A zatem dawała jasno do zrozumienia Laurze, co myśli o jej wyborze drogi życiowej. W 1903 roku Maria Konopnicka w uznaniu i oczywiście świętując 25-lecie pracy literackiej otrzymuje na Pogórzu Karpackim dworek w Żarnowcu. Tam przebywa do końca swojego życia wraz z Marią Dulębianką oczywiście. Tak jak wcześniej wspomniałam, relacje Marii Konopnickiej z dziećmi uważam, przynajmniej ja, jak również i autorka biografii Marii Konopnickiej, Lena Maniona, za co najmniej drastyczne, proszę Państwa. Dlaczego? Otóż kobieta, która świadomie wyrzeka się normalnego związku małżeńskiego, która wyjeżdża, utrzymuje liczne relacje z młodszymi od siebie mężczyznami, wreszcie przez 20 lat swojego życia żyje i podróżuje z kobietą, z którą relacja jest co najmniej do dzisiaj dwuznaczna. Kobieta, która zostawia własne dzieci, która nie troszczy się o nie, a jeżeli chodzi o jej córkę Helenę, stara się tej Heleny pozbyć, wręcz zapomnieć o niej, wreszcie szczęśliwie przyjąć do wiadomości fakt, że Helena jest zamknięta w zakładzie dla obłąkanych i całkowicie jakby stara się o niej zapomnieć. Moi drodzy, czy kochająca matka nazywa w listach chorą córkę tą potworą? Zresztą w ogóle stosunek do Heleny Marii Konopnickiej widać w innych listach do córek, w których nie pisze nawet jej pełnego imienia, tylko tytułuje ją jako H samym inicjałem albo Hel. Maria Konopnicka, proszę Państwa, tak jak wspomniałam, umiera w 1910 roku, 8 października. Przyczyną jej śmierci jest zapalenie płuc. Do ostatniej chwili jednak myślała, że to jest coś, co zdoła zwalczyć, była w końcu silną kobietą. Jak wspominają biografowie, przed śmiercią powiedziała do skupionych wokół jej łóżka dzieci: jak żebym ja umrzeć mogła? Ja bym tam nie wytrzymała. Wyrwałabym się spod ziemi. No ale niestety zapalenie płuc okazało się silniejsze i ta genialna poetka, bohaterka narodowa umiera. Moi drodzy Państwo, pod rozważania, tak, do takiej osobistej refleksji polecam dwa szczególnie aspekty życia Marii Konopnickiej. Fakt, że z Kościołem nigdy nie było jej po drodze, a dzisiaj przecież bardzo często środowiska kościelne powołują się na treść roty, nawet w niektórych kościołach rotę się śpiewa. Chociaż była wierzącą osobą, tak jednak, tak jak powiedziałam, skandal nie ominął nawet jej kwestii jej pogrzebu. A po drugie, proszę Państwa, tą relację z dziećmi. Ja uważam, że w jej biografii jest to znacznie bardziej interesujący aspekt, zwłaszcza, że Konopnicka do dzisiaj stawiana jest jako wzór takiej poetki, pisarki, piszącej dla dzieci także, niż jej związek z Marią Dulębianką, który nie do końca był oczywisty. Musimy jednak pamiętać, że jeszcze w latach 50. Ubiegłego wieku jedna z jej córek skrzętnie paliła, niszczyła dokumenty, które mogłyby wskazywać na niezbyt normalną relację z Marią Dulębianką, a nawet do tego stopnia, proszę Państwa, że przecież wiemy, że po śmierci Marii Dulębianki
Polski w 1919 roku pochowano malarkę w tym samym grobie co Marię Konopnicką, a później jej ciało, jej zwłoki ekshumowano i z tego grobu usunięto, żeby nie wzbudzać jakichś niepotrzebnych skandali, nie wzbudzać jakichś niepotrzebnych, kłamliwych czy oszczerczych sugestii. Maria Konopnicka, bezbożnica, jak nazywali ją niektórzy u początku jej kariery. Czy rzeczywiście taką była? Tak jak powiedziałam, zapraszam do refleksji.